dzisiejszy mieszkańców wsi. Gość w dom, Bóg w domu, gościnności dzisiaj. Nawet 90. po prostu domy nie były zamykane. Domy nawet nie były zamykane kiedyś, proszę Państwa. Ludzie się nikogo nie bali. Wciąż były otwarte, albo na jakiś tam skobelek i po prostu tu nie było nic do ukrycia. Tak samo a tutaj? Na ogół żyły otwartością. Także gościnność była pielęgnowana głównie między jednak stanowa. To znaczy, że ziemianie odwiedzali siebie wzajemnie po to, żeby no, tą wspólnotę swoją pielęgnować. Tak samo mieszkańcy wsi. Oni tutaj wyróżniali żołnierzy sąsiedzką i dla nich odwiedziny sąsiadów to były tak ważne jak odwiedziny krewnych, bo w pewnych sytuacjach ta więź sąsiedzka była bardzo ważna. Także gościnność, ja bym tutaj uważał, że jest to wynik poczucia wspólnoty. No i im wyższa wspólnota, tym większa otwartość i gościnność. Oczywiście ta wspólnota łączy się też z izolacją. Także no, to z izolacją jest też. Goszczenia czy tolerowania kogoś z zewnątrz. Jak na zabawie tanecznej w danej wsi przybył jakiś chłopak nawet z sąsiedniej wsi, no to mógł mieć problemy. No, także ta gościnność jest jednak dla nas, to znaczy między nami. To jest właśnie temat, który porusza Marta Mazur w swojej książce. Oczywiście nie chodzi tylko o gościnność per se, ale w ogóle jak podchodzimy do obcych? Czy nasza otwartość, bo chyba to jest lepsze słowo niż gościnność, czy nasza otwartość kończy się tam, gdzie mamy do czynienia z inną wiarą, kolorem skóry, rasą, poglądami? Ja jeszcze bym się chciała odnieść do tego, co pan profesor powiedział, że wydaje mi się też, że święta, tak jak już jakby wychodzi punktem wyjścia do naszej rozmowy, są święta, to wydaje mi się, że też taka świąteczna gościnność jest dosyć łatwa, ponieważ to jest taka specjalna okazja, kiedy my się przygotowujemy na to, że ci goście przyjdą, i specjalnie jakby pod to jest, prawda, organizowany właśnie obiad, ale wiemy równocześnie, że kiedy ci goście przyjdą do nas, zjedzą obiad, porozmawiamy, pośmiejemy się, napijemy, to oni potem pójdą do siebie domu. A wydaje mi się, że dużo większym wyzwaniem i czymś, co być może sprawia jednak większą trudność ludziom, to jest taka codzienna gościnność czy otwartość. Bo to już jest coś, co wymaga o wiele więcej wysiłku i cierpliwości. I to jest, myślę, że właśnie przykład cudzoziemców w Polsce jest takim aspektem tej gościnności, która przynajmniej mi się wydaje, że troszeczkę stała się jednak takim polskim autostereotypem. To znaczy, my bardzo lubimy o sobie myśleć, że jesteśmy gościnni, tacy wylewni, chętnie przyjmujemy, chętnie podejmujemy, żeby... I jest to też nakierowane na takie oczekiwanie jakiejś wiadomości zwrotnej, takiego utwierdzenia się, że ten gość nam da do zrozumienia, że jest zadowolony, że my jesteśmy takimi dobrymi gospodarzami. Tak, wtedy czujemy się zaspokojenie, bardzo, że tak powiem. Stąd to nasze zastaw się, a postaw się, prawda, panie profesorze? No tak, znaczy tutaj no, to są raczej zwyczaje takie też zapuste, czyli odwiedzanie, nawet nieoczekiwane odwiedzanie sąsiedniego dworu, objadanie go do gruntu i potem przenoszenie się z tym objedzonym do kolejnego dworu i tam. Można ale to były zwyczaje karnawałowe, a karnawał właśnie był tym wyjątkowym czasem, gdzie wszystko się zawieszało i właśnie wszystko trzeba było tolerować ze strony właśnie tych gości. Gość rzeczywiście tutaj, zresztą Zygmunt Glober opisuje takie zdarzenie, że właśnie w czas wigilijny, bo to pani redaktor słusznie podkreśliła, że to jest ten czas niezwykły, w czas wigilijny, wielką zamieć, przybył gość do domu, jak się, prawda, z okutanego, znaczy okutany gość, jak się rozebrał, okazało się, że to największy adwersarz, wróg wręcz gospodarza, no ale pani domu tu wystąpiła jakimś refleksem, ten opłatek no, został podzielony i wszystko było naprawione, ale to jest czas właśnie, ta niezwykła gościnność, czyli to dopraszanie nawet i dziadów, żebraków, prawda, i nawet przez mieszczan, to było bardzo w XIX wieku modne i
zaplanowane. A ty nie jesteś tym dziadem i żebrakiem. No to taka takie gadanie. Wymiana usług. 24 radzie 20. Co to w swoim radzie? Takim rdzeniu ma sens daru, bezinteresownego daru, ale który musi być jakby dar w kulturze, musi być odzajemniony. To jest oczekiwanie, no jak ja cię ugoszczę, no to ja mam nadzieję, że ja lub, prawda, mogę oczekiwać wzajemności. To jest zasada taka, że w społeczeństwach wschodnich często pamięta się z przodków do siódmego pokolenia, ale też dlatego, że od tego nawet przodka siódmego stopnia mogę oczekiwać właśnie gościny i opieki i jakiejś troski. Także to jest pielęgnowanie na zasadzie wzajemności tej gościnności. Proszę mi pozwolić wrócić do bliższych nam w czasie obyczajów i właściwie nie wiem, czy obyczajów, czy jak to było. Otóż moi znajomi, przyjaciele, ja też miałam zwyczaj przed Wielkanocą, bo w końcu jesteśmy bardziej w tym okresie niż w tych zimowych świętach. Przed Wielkanocą robiliśmy jajeczko. Moi znajomi robili wspólne malowanie jaj, międzypokoleniowe. Zapraszani byli rodzice z dziećmi, z dziadkami. Każdy mógł dołączyć, każdy. I tak się zmawialiśmy, że najpierw było malowanie jajek u tych moich przyjaciół, a potem, albo odwrotnie, no tam kolejność nieistotna, dość, żeby sobie nie wchodzić w paradę. Myśmy się umawiali, kiedy będzie jajeczko u nas, a kiedy to malowanie jajek u nich. I nagle ten obyczaj kultywowany przez wiele lat właściwie się samoistnie rozmył. Przeszło tę formę jajeczkowania, jak to mówimy, przepraszam, z analogii z jajeczkowania w środowiskach, w jakichś korporacjach, w jakichś zakładach pracy. A to przecież nie ma nic wspólnego z gościnnością. Marto, jak tam, mieliście jajeczko? U nas w redakcji tak akurat bardziej przed Wigilią mamy takie spotkanie świąteczne. Jajeczko nie jest aż tak celebrowane. Natomiast ja też spostrzegam takie no po prostu obijają mi się o uszy takie informacje, nawet nie wiem, chyba tydzień temu czytałam gdzieś jakąś reklamę restauracji, która zaprasza do siebie na pierwszy i na drugi dzień świąt ludzi. I też mam takie poczucie, że jeżeli są takie propozycje, znaczy, że ludzie z tego korzystają i to jakby też już eliminuje nam ten wymiar świąteczny, taki tradycyjny. Pewnie w wielu domach wciąż praktykowany, ale być może w dużych miastach coraz częściej zdarza się, że ludzie uciekają od tej tradycyjności, od tej takiej właśnie zastawności zastolnej i skupiają się na sobie, żeby uczcić to w jakiś sposób uroczysty, ale bez specjalnego wysiłku i też bez gromadzenia jakiejś dużej ilości osób przy okazji świąt. Pan profesor powiedział o tradycji, o historii, o przeszłości. Ciekawa jestem, panie profesorze, czy w tej chwili styka się pan jeszcze z przejawami takiej gościnności, otwartych drzwi, zapraszania każdego, kto się akurat przechodzi drogą? Mówię oczywiście o prowincji, nie o wielkich miastach. No, badania takie etnograficzne, terenowe, aktualne mówią o tym, że najdotkliwiej wszyscy rozmówcy starszego pokolenia są przybici osłabieniem więzi sąsiedzkiej, czyli właśnie takiego odwiedzania się nawzajem, właśnie bezinteresownego, bo to było znakiem tej wspólnoty, która była pielęgnowana. Właśnie te wspólne malowanie pisanek, czy nawet właściwie od XVIII wieku, kiedy były już, znaczy XIX wieku, kiedy były lampy naftowe i wieczorem można było sobie tam oświecać, więc wspólne te przątki, wspólne prace domowe, to one miały oczywiście uzasadnienie ekonomiczne, że lepiej zużyć tej lampy mniej w jednym miejscu, niż we wszystkich osobno domach tkać tak z kądziołką, prawda, na własny użytek. Także była to pewna racjonalizacja właśnie w warunkach wspólnoty. Kiedy przychodzi gość zaproszony, zamówiony, staramy się go podjąć jak najlepiej. Ale czy w ogóle przychodzi do domu, czy w ogóle nadal jest obyczaj, żeby wprowadzić dom otwarty? Mi się wydaje, że to Marta Mazurz dodała. Warto spojrzeć na to szerzej, na ten aspekt gościnności,
bo dom to nie jest tylko nasz dom, nasze mieszkanie, nasz domek jednorodzinny. Właśnie. Tylko no, patrząc szerzej, to możemy też mówić o naszym mieście, możemy mówić o naszym regionie i możemy mówić o naszym kraju. Więc jeśli bierzemy pod uwagę, przynajmniej ja patrzę na moje doświadczenia dziennikarskie i opisywanie właśnie problemu gościnności Polaków, jeśli chodzi o przyjmowanie obcych do Polski, no to tutaj już zaczyna się bardziej problematycznie, ponieważ na poziomie takim jednostkowym, kiedy to są rodziny, prywatne osoby, ta gościnność często rzeczywiście jest podkreślana i kultywowana. Prywatnie, jeżeli stykają się z drugą prywatną osobą, to tak. Niechęć czy jakaś taka wręcz agresja względem obcego, nie wiem, czy teraz no, uchodźcy przede wszystkim, czy jakiejś osoby z innej kultury, nie jest aż tak silna, bo mam wrażenie, że nie odważamy się też na takie bezpośrednie oddawanie do zrozumienia o swojej niechęci. Natomiast jeśli już chodzi o grupę, no to znane są badania, w których no jednak bardzo duża część Polaków wyraża się no, z niechęcią o tym, żeby przyjmować. Marta, napisałaś książkę Królkę Babu i inne zderzenia. Podkreślam to, żeby nikt nie usłyszał zderzenia polsko-obce. Czy masz w pamięci jakieś zderzenie takie, które właściwie kładzie w ruinę, burzy nasze wyobrażenia o nas, Polakach, jako o ludziach gościnnych? Tak. Ja w swojej książce przede wszystkim starałam się pokazać różne aspekty, poziomy stykania się z obcym, to znaczy na ile jesteśmy w stanie zaakceptować obcą osobę, obcą kulturowo, nie wiem, językowo, religijnie i tak dalej, jako na przykład członka naszego kraju, obywatela innej powiedzmy kultury, na ile na przykład jako naszego sąsiada, na ile jako naszego współpracownika, a na ile członka rodziny. I wydaje mi się, że jednak... Czyli takie stopniowanie. Tak. Im bliżej, to jest... Nie jest nic nadzwyczajnego. To jest znana skala pomiaru socjologii. Skala Bogardusa, która pokazuje, na ile jesteśmy w stanie zaakceptować innego. I ja to przeniosłam jakby na te moje reportaże i wydaje mi się, że rzeczywiście, o ile... Często, no nie robiłam wielkich badań społecznych na ten temat, to jest reportaż, a nie... Jednak potwierdzało mi się, bo spotykałam naprawdę dużo ludzi, że o ile jesteśmy w stanie zaakceptować obecność, nie wiem, Ukraińca, który pracuje na budowie gdzieś tam, albo pani Ukrainki sprzątaczki, która wyręcza nas w pracach domowych, to już na przykład jeden z bohaterów moich reportaży, rodzina, w której córka wyszła za mąż za Tunezyjczyka, to już to był bardzo duży problem. To znaczy rodzina poszła do sądu, ponieważ brat tej dziewczyny nie był w stanie zaakceptować, że ona ma męża muzułmanina. I takim ubliżał, i takim uprzykrzał się i jakby życie ukrył, łącznie z dobijaniem się do drzwi, z wyzwiskami i prześladowaniem wręcz, że oni po prostu poszli do sądu, no i on został ukarany. Ale to pokazuje, że czasem ta granica no, po prostu zatrzymuje się w pewnym momencie i jesteśmy jakby już bliżej, nie jesteśmy w stanie podejść i zaakceptować. Panie profesorze, czy coś takiego funkcjonuje? Znaczy, nawiązując, ja znam z kolei moją doktorantkę, która wyszła za muzułmanina w Indonezji, od razu powiem, i ma się świetnie i przede wszystkim wspaniale się rozwinęły jej szanse badania kultury Indonezji, bo tam jest tak samo, jak wchodzimy do Indonezji, to się no, musimy przede wszystkim przedstawić, kim jesteśmy. Surnięta. Znaczy człowiek musi mieć imię, żeby w ogóle dyskutował z kimś.
A to, szornięta że ona kultura. Swoją, no to to otworzyło przed nią wszystkie możliwości. A jak się okazuje swojość? No swojość to jest jednak wspólnota jednak wiary, umiejętność języka, znajomość języka, no i nie bycie samotnym, to znaczy trzeba jednak reprezentować klan rodzinny, czy jakąś struktury... strukturę społeczną, że samotnik ma ciężko. A jak taki samotnik ma właśnie szanse, jakie szanse miałby, gdyby chciał wejść w społeczność? Wejdzie i będzie dobrze, po co to krakać? Oj, samotnik, oni się wciąż dzielą, to są jacyś Żydzi tacy. To Anita mówi, że te Żydziory zabrali te galerie, kulturę, trzeba im to odebrać, bo oni się wciąż dzielą i między sobą wszystko się tymi karteczkami dzielą, za plecami rozdają koleżance, koledze i tu o gościnności, tak jak ten Piotrek mówił, że ten kuroń pośmiertne sobie bankiety robi, że okradł, darł skórę z ludzi i bankiety sobie robi. Ja odnośnie do tego, co pan profesor powiedział o tym właśnie łączniku wiary, języka, który bardzo pomaga w takim akceptowaniu, bo ja też nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, że wszyscy obcokrajowcy, którzy znajdą się w polskiej rodzinie, są źle traktowani, bo tak nie jest oczywiście. To był tylko przykład, jakie sytuacje się zdarzają. Natomiast mam z kolei drugi przykład, pokazujący właśnie to, co pan profesor powiedział. Rozmawiałam kiedyś, to już nie do książki, ale do reportażu w Polityce. Robiłam taki tekst o właśnie cudzoziemcach, którzy brali udział w takiej kampanii społecznej ocieplającej wizerunek cudzoziemców w Polsce. I jednym z bohaterów był mężczyzna z Wybrzeża Kości Słoniowej, który... Czarnoskóry, zupełnie bardzo czarnoskóry. I on bardzo takimi pokrętnymi drogami trafił do Polski. No, niesamowita historia. Przyjechał tutaj na koncert, poznał pielęgniarkę w szpitalu, bo trafił do szpitala, potem wymieniali ze sobą listy i on w końcu zdecydował się przyjechać. Ale kluczem do tego, że on zamieszkał w bardzo małej miejscowości na Śląsku z nią i kluczem do tego, że on został zaakceptowany, bo był jedynym czarnoskórym w parafii, do której oni chodzili co niedzielę, było to, że on był bardzo silnie katolicki, ponieważ występował wcześniej w chórze gospelowym, który przyjeżdżał też między innymi tam w te okolice na występy. I mimo, że jakby bardzo się wyróżniał i było widać, że on nie jest stąd, nie jest Ślązakiem na pewno, to ludzie go zaakceptowali, ponieważ jego religijność była tak jakby przekonująca, że nie było to już problemem. Panie profesorze, mnie fascynuje zjawisko odmieńca. Jak to się dzieje, że w jakichś społecznościach większych, mniejszych ktoś jest wskazany jako no ten gorszy, ten wykluczony? Jak to się dzieje? No, jeśli chodzi o społeczności wiejskie, no to jest ten pewien problem, że ktoś, kto się bardzo wyróżnia albo w jedną, albo w drugą stronę, to ma problemy z asymilacją. Ale istnieje coś takiego jak w społecznościach wiejskich zjawisko kompensacji, to znaczy, że ktoś jest na przykład na marginesie, ale uzupełnia sobie czymś, co zdobywa szacunek, jakaś zielarka, prawda, czy no jakiś zamawiacz chorób, w końcu XIX wieku była to poważna sprawa. Równocześnie muzycy, instrumentaliści byli bardzo często takimi na marginesie żyjącymi ludźmi, bo nie mieli roli, nie byli gospodarzami, no ale oni właśnie też z kolei służyli ludziom do tańca. Także gorzej się dzieje, jeżeli rzeczywiście taki odmieniec, taki człowiek na marginesie nie ma nic, co może tej społeczności oferować, dać, to wtedy jest kochot. Wtedy tak jak te ptaki się dziobią między sobą, to tego słabszego to eliminują. Prawda? Natomiast istotą jest tych właśnie istota trudności właśnie akceptacji obcych jest to, że wspólnota jest istotą rzeczy dla trwania życia.
Natomiast te elementy zewnętrzne, one są asymilowane do pewnego stopnia, na ile to służy całości. No zobaczymy, jak ten problem się będzie rozwijał. W końcu wszystko to się nam dzieje na oczach za naszego życia i może w następnym pokoleniu będzie lepiej. Polska gościnność była dzisiejszym tematem Kwadratury Kultury. Żegna się z Państwem Monika Małkowska oraz dziękuję przepięknie moim gościom, którymi byli Marta Mazuś, dziennikarka polityki i autorka zbioru reportaży Król, Kebabu i inne zderzenia polsko-obce oraz profesor Piotr Dalik, etnomuzykolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję Państwu i bądźmy dla siebie jak najbardziej gościnni. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Reklama. Pamiętacie kwasze w kierzubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Radio 24. Jest szósta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Wypadek białoruskiego autokaru na autostradzie pod Łodzią. 14 osób jest rannych. Nie ma powodów do spekulacji o dymisji szefa MSZ, mówi premier Beata Szydło. Linie lotnicze Alitalia za kilka miesięcy mogą przestać istnieć. Pracownicy odrzucili porozumienie z zarządem. Michał Przerwa, zapraszam. Wypadek białoruskiego autokaru na autostradzie pod Łodzią. Do zdarzenia doszło przed 4 rano. Rzecznik komendanta wojewódzkiego policji Adam Kalasa mówi, że rannych zostało 14 obywateli Białorusi. Autokar wpadł do rowu. Przewoził obywateli Białorusi, prawdopodobnie z Pragi. Zjechał z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na pobocze, sunął się i położył na bok. Jedna z nich jest ciężej ranna. W tej chwili właśnie autostrada jest całkowicie zablokowana z uwagi na to, że ląduje tam śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego i będzie właśnie tam najciężej ranną osobę przetransportował do szpitala. Wypadek zdarzył się na pasie autostrady w kierunku Warszawy. Po ewakuacji rannych policja zapowiada wznowienie ruchu w kierunku Łodzi i odblokowanie jednej nitki do stolicy. Witold Waszczykowski jest ministrem spraw zagranicznych i nie ma powodów do tego typu spekulacji, stwierdziła premier Beata Szydło w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl, pytana o doniesienia na temat planów dymisji szefa MSZ. O planowanej dymisji Waszczykowskiego z urzędu szefa dyplomacji napisała, powołując się na źródła rządowe, Rzeczpospolita. Według gazety odejście ministra miałoby nastąpić jeszcze przed tegorocznymi wakacjami, a Waszczykowski miałby objąć stanowisko ambasadora przy ONZ po tym, jak Polska uzyska w 2018 roku niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Do doniesień Rzeczpospolitej odniósł się też w TVP szef MSZ. Waszczykowski stwierdził, że nie ma planu jego odejścia z rządu. Prezydenci Andrzej Duda i Enrique Peña Nieto podpisali porozumienie o zwiększeniu współdziałania strategicznego między Polską a Meksykiem. Podczas wspólnych wystąpień zadeklarowali bliższą współpracę polityczną i gospodarczą. Prezydent Duda poinformował, że Polska popiera też odnowienie umowy o globalnej współpracy między Unią a Meksykiem. Zapewniam o tym, że Polska wspiera meksykańskie Stany Zjednoczone w pogłębianiu także współpracy gospodarczej z Unią Europejską. Chcemy także pogłębiać te gospodarcze relacje bilateralne pomiędzy pana krajem, pomiędzy meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi a Rzecząpospolitą Polską. A prezydent Peña Nieto podkreślił, że Polska jest jednym z najważniejszych państw Unii Europejskiej. Wyraził radość z zacieśnienia współpracy. Wyraził też zadowolenie, że Polska wybrała Meksyk jako bramę do rynków Ameryki Łacińskiej i zapowiedział, że dzięki współpracy z Polską Meksyk chce zwiększyć obecność w Europie. Linie lotnicze Alitalia za kilka miesięcy mogą przestać istnieć. Pracownicy w referendum odrzucili porozumienie, które związki zawodowe podpisały z konsorcjum właścicieli. Alitalia obecnie traci 2 miliony euro dziennie. Podpisane 14 kwietnia porozumienie przewidywało zwolnienie prawie 1800 z 12,5 tysiąca pracowników i obniżkę płac średnio o 8%. W zamian właściciele w ramach 5-letniego planu naprawczego zobowiązali się zainwestować 2 miliardy, a Skarb Państwa 300 milionów euro. Od 2 lat Alitalia należy w 49% do linii Etihad Zjednoczonych Emiratów Arabskich i 2 włoskich banków. Straty sięgają 1,5 miliarda euro.
O zaakceptowanie porozumienia osiągniętego dzięki pośrednictwu rządu apelował do pracowników premier Paolo Gentiloni. Rezultat referendum jest zaskoczeniem i oznacza, że linie zostaną oddane pod zarząd komisaryczny. Minister rozwoju gospodarczego szacuje, że już za pół roku Alitalia może ogłosić upadłość. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Francuzi w drugiej turze wyborów prezydenckich będą decydować nie tylko o przyszłości swojego kraju, ale całej Europy. Takiego zdania są eksperci, którzy zwracają uwagę na fakt, że w czasie niedzielnego głosowania najlepiej wypadli kandydaci, którzy mają całkowicie odmienne spojrzenie na przyszłość swojego kraju w Unii Europejskiej. Ten wybór nie dotyczy tylko samej Francji, ale szerzej Europy. Tak o drugiej turze wyborów prezydenckich w tym kraju mówi politolog z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Łukasz Jurczyszyn. Podkreśla, że o ile Emmanuel Macron chce zreformować zarówno Francję, jak i Unię Europejską, to Marine Le Pen jest za tym, by Paryż poszedł w ślady Londynu i wspólnotę opuścił. Ekspert przypomniał, że Macron to były doradca prezydenta François Hollande'a. Uniezależnił się, ktoś mógł powiedzieć sprytnie, odciął się od tego zbędnego balastu François Hollande'a. Na dzień dzisiejszy już może to powiedzieć, to był ryzykowny ruch, ale wyczuł tę potrzebę Francuzów i ten brak zaufania wobec partii głównego nurtu. Analityk Instytutu Visa Europa Wojciech Białorzyt uważa, że w drugiej turze większą szansę ma Macron, choć jak podkreśla, wszystko może się zdarzyć. Brexit czy Donald Trump to były wydarzenia również nieprzewidziane, chociaż akurat jak widzimy, francuskie ośrodki opinii publicznej doskonale przewidują stan nastrojów, więc wydaje się, że Macron jest na ścieżce do zwycięstwa. Druga tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 7 maja. Jeśli wygrają Emmanuel Macron, zostanie najmłodszym prezydentem w historii Piątej Republiki. Sylwia Białek, Polskie Radio. Informacje gospodarcze. Boże Prośniewski, dzień dobry. Zaczynamy od Hanoweru, gdzie wczoraj rozpoczęły się najbardziej prestiżowe targi przemysłowo-technologiczne na świecie. Polska jest w tym roku krajem partnerskim wystawy Hannover Messe, mówi wicepremier Mateusz Morawiecki. Targi hanowerskie to jest taka liga mistrzów z punktu widzenia targów przemysłowych świata. My, wchodząc na te targi, wchodzimy jednocześnie do ligi mistrzów. Łącznie na targach prezentuje się około 200 firm z Nadwisły. Tymczasem Polska, jak słyszeli Państwo przed chwilą, promuje się także w Meksyku. Z oficjalną wizytą w tym kraju przebywa prezydent Andrzej Duda, towarzyszy mu grupa przedsiębiorców. W stolicy tego kraju zostanie otwarte zagraniczne biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, mówi prezes agencji Tomasz Szpisula. Rozpoczynamy tam pracę. Mamy nadzieję, że te relacje handlowe pomiędzy naszymi krajami, że się zintensyfikują. Dziś też rząd na cotygodniowym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o wykonaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Na koniec 2016 roku najmniej zadłużonym krajem Unii Europejskiej była Estonia, której dług publiczny stanowił 9,5% PKB, a najbardziej Grecja z zadłużeniem wynoszącym 179% PKB, poinformował Eurostat. Dług Polski wyniósł 54,4% PKB. Jednocześnie Polska znalazła się w czołówce państw o najwyższym deficycie budżetowym, który wyniósł 2,4% PKB. Zeszły rok z nadwyżką zakończyło 12 krajów. Do obiegu weszła właśnie nowa srebrna 10-złotówka z Mikołajem Kopernikiem. Za jej pomocą Narodowy Bank Polski przypomina, że był on nie tylko astronomem, ale także ekonomistą, mówi Barbara Jaroszek z NBP. Chcielibyśmy pokazać tym razem Kopernika w innym kontekście, podkreślając znaczenie jego myśli ekonomicznej i przypomnieć jego traktat o biciu monet. A rzeczony traktat stwierdza m.in., że pieniądz gorszy wypiera ten lepszy. A obecnie tym lepszym, w sensie umacniającym się pieniądzem, jest złoty polski, który zyskał na rozstrzygnięciu pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji. I tak, kurs dolara wynosi 3,90 zł, frank szwajcarski wyceniany jest na 3,92, a euro kosztuje 4,20 zł. Prognoza pogody. Dziś chmury w całym kraju, deszcz spadnie na południu i w centrum Polski, wysoko w górach śnieg. Możliwe burze, cieplej będzie niż wczoraj, 5 stopni na wybrzeżu, 15 w centrum, 20 na południu kraju. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny na południu kraju i w czasie burz w porywach do 75 km. O, proszę bardzo. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Ostatnie dwa dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. To była reklama. Poranek w Polskim Radiu 24.
Dzień dobry, witam Państwa, Dorota Kania. Zapraszam Państwa na wspólne spędzenia poranka z Polskim Radiem 24. Mamy 25 dzień kwietnia, 115 dzień roku. Imieniny obchodzą Filon, Franciszka, Jarosław, Marek, Piotr i Stefan. Słońce wzeszło o 5.18, zajdzie o 19.51, więc przed nami długi i miejmy nadzieję pogodny, ciepły dzień. Zapraszam serdecznie. W Polskim Radiu 24. Dźwiękowe kalendarium historyczne. Tu wpis. Dziś mija setna rocznica urodzin Ellie Fitzgerald, pierwszej damy piosenki jazzowej. Takie przeboje jak How High the Moon i Love for Sale zapewniły jej nieśmiertelność. Otrzymała w sumie aż 13 nagród Grammy i sprzedała ponad 40 milionów płyt. W wywiadzie dla amerykańskiej telewizji, już jako starsza pani, pytana, jak czuje się po tylu latach koncertów, odpowiedziała: jak szukałyśmy takich pań i ogłosiłyśmy na jednym z portali społecznościowych bardziej zrelaksowana, ponieważ jestem w tym momencie szczęśliwa. Wszyscy to widzą i wydaje mi się, że są przepełnieni miłością, ciepłem. Poza tym lubię czuć obecność tych osób przy sobie, kiedy pracuję. Ella Fitzgerald zmarła 15 czerwca 1996 roku w wieku 79 lat. Po jej śmierci ukazała się obsesana nagrodami biografia zatytułowana po prostu Ella Fitzgerald. Dziś mija 91. rocznica urodzin Tadeusza Janczara, popularnego aktora teatralnego i filmowego. Czołowej postaci tzw. polskiej szkoły filmowej. W jednej z audycji radiowych Tadeusz Janczar powiedział, że na jego aktorski wizerunek wpływa właściwa mu wewnętrzna pogoda. Ci, którzy odwiedzili. Mały mi sprawami. Mnie to zadowala. Mogę się cieszyć jeszcze radością drugiego człowieka. Komuś sprawiać przyjemność. To rzutuje na to, że człowiek jest pogodny. Janczar stworzył niezapomniane kreacje w filmach Pokolenie, Kanał czy Pożegnania. Grał też w obrazach Piątka z ulicy Barskiej, Zezowate szczęście, Hubal oraz w serialach Chłopi i Królowa Bona. Jedną z ostatnich jego ról była kreacja lekarza, byłego więźnia obozu koncentracyjnego w serialu telewizyjnym Dom. Zmarł w 1997 roku. 25 kwietnia 1945 roku Józef Stalin wygłosił przemówienie do Czerwonej Armii i wojsk alianckich. W imieniu rządu sowieckiego zwracam się do Was, dowódcy i żołnierze Czerwonej Armii. Zwracam się też do wojsk naszych sojuszników. Rozgromiliśmy wojska niemieckie i połączyliśmy nasze siły na terytorium Niemiec. Nasze zadanie to bić wroga. Zmusić go do bezwarunkowej kapitulacji. To zadanie przed naszym narodem. Wypełnij je do końca. Tego samego dnia, 25 kwietnia 1945 roku, Amerykanie i Rosjanie spotkali się nad rzeką Elbą. Spotkanie było przyjazne i radosne. W 1974 roku w Portugalii wybuchła rewolucja czerwonych goździków, czyli wojskowy zamach stanu przeprowadzony przez zakonspirowaną grupę oficerów o poglądach lewicowych. Tego dnia radio portugalskie nadało pieśń Grandola. Na ten sygnał z koszaru ruszyły oddziały wojskowe, kierując się do siedziby prezydenta Salazara. Po 40 latach obalono dyktatorskie rządy Korpusu Oficerów, którym kierował Antonio Salazar, a następnie Marcelo Cayetano. Rewolucja Czerwonych Goździków doprowadziła również do dekolonizacji portugalskich posiadłości w Afryce i Azji. Polskie Radio 24. Przed nami drugi dzień 70. jubileuszowych targów Hannover Messe. To największe tego typu wydarzenie przemysłowe na świecie. W tym roku Polska jest krajem partnerskich targów. Wczoraj odbyło się oficjalne otwarcie polskiego stoiska z udziałem m.in. premier Beaty Szydło oraz kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Przed nami kolejny dzień i blisko 200 firm z naszego kraju.
Z Hanoweru Dominik Oleński. Współpraca handlowa Polski i Niemiec ma dziś coraz większe znaczenie. Mówił o tym wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. My już dzisiaj jesteśmy ważniejszym partnerem o wiele niż Rosja z punktu widzenia handlowego. Mam na myśli, eksport niemiecki do Polski to ponad 50 miliardów euro, a do Rosji tylko 22-23 miliardy. Porównując siłę Polski dzisiaj i nasze możliwości, chcemy pozostawić tutaj bardzo mocne wrażenie jako kraj, który się nie tylko modernizuje, ale może być partnerem dla najlepszych, najwyżej zaawansowanych technicznie firm świata. W trakcie targów podpisywane są również ważne umowy, dodawał wicepremier. Z poziomu ministerstwa podpisujemy umowy generalnie o partnerstwie z tymi firmami, z dużymi firmami, ale również z firmami takimi, o których w Polsce mniej osób słyszało, jak Phoenix chociażby, który zatrudnia we Wrocławiu i w Nowym Tomyślu setki pracowników. I jest wiele firm niemieckich, nawet nie tych, które się od razu kojarzą poprzez swoją wieloletnią historię w Polsce i na świecie, ale również tych firm tak zwanego Mittelstand, czyli klasy średnich, małych i średnich przedsiębiorstw po polsku byśmy powiedzieli. Te firmy coraz częściej przyjeżdżają do Polski, proponują swoje rozwiązania, ale również, co bardzo ważne, kreują czy tworzą nie tylko nowe miejsca pracy, ale podpisują nowe umowy z polskimi przedsiębiorcami jako kooperantami w globalnym łańcuchu dostaw. Po raz pierwszy w historii obecności Polski na hanowerskich targach prezentujemy nasze środowisko naukowe, zaznaczył wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Po raz pierwszy Polska reprezentuje tutaj nie tylko swój dorobek przemysłowy, ale także dorobek naukowy, dlatego że strategia odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Morawieckiego zakłada taką inteligentną industrializację Polski, pchnięcie polskiej gospodarki na tory innowacyjności. A to może się dokonać tylko dzięki współpracy polskich firm z polskimi naukowcami. Widać, że zwłaszcza młode pokolenie polskich naukowców jest w stanie podbijać świat. Na targach wystawia się blisko 200 firm z naszego kraju. To dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. A na polskim stoisku prezentowane są m.in. rozwiązania związane z elektromobilnością, mówi Maciej Woiński z firmy Eko Energetyka. Jesteśmy firmą z Zielonej Góry. Produkujemy infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i właśnie na stoisku pokazujemy stacje do ładowania zarówno samochodów elektrycznych, jak i autobusów elektrycznych. Na stoisku narodowym promowane są również polskie elektryczne autobusy, a uczestnictwo w targach przynosi wymierne korzyści, mówi Mateusz Figaszewski z firmy Solaris. Zazwyczaj targi nie są miejscem, gdzie się podpisuje nowe kontrakty, natomiast są często miejscem nawiązania nowych kontaktów biznesowych, które w przyszłości mogą zostać sfinalizowane po podpisaniu kontraktów. My zresztą mamy takie doświadczenia w targu w Hanowerze, gdzie na przykład po raz pierwszy spotkaliśmy się z naszym partnerem z Dubaju w roku 2006, rok później dostarczaliśmy tam 225 autobusów, czy też na tych targach poznaje nas wielu przyszłych klientów, przychodzą, aby zobaczyć nasz produkt z bliska, pytają o ofertę firmy, a później jest to początek zazwyczaj już transakcji dostawy autobusów. Polska na swoim stoisku chwali się również osiągnięciami technologii druku 3D, mówi Bartłomiej Cymer z firmy Zortax. To jest drukarka 3D, która pozwala na przenoszenie obiektów trójwymiarowych, wirtualnych do rzeczywistości. Najbardziej praktycznie można to wykorzystać w różnych dziedzinach przemysłu, czyli do prototypów, do części zamiennych, do niskoseryjnych produkcji. Przewagą jest przede wszystkim jej niezawodność i wysoka jakość wydruków. W bardzo przystępnej cenie i tym się wyróżniamy na rynku, z tego jesteśmy znani. Na polskim stoisku prezentują się także startupy, przedstawiciele regionów czy specjalnych stref ekonomicznych. To był Dominik Oleński. Polskie Radio jest patronem uczestnictwa Polski jako kraju partnerskiego targów Hanover Messe 2017. Polskie Radio 24. Przyjechali do Oświęcimia z kilkudziesięciu krajów, aby oddać hołd zamordowanym w czasie Holokaustu. Około 10 tysięcy młodych osób, głównie z Izraela, ale też z Polski, Niemiec, Kanady, Argentyny czy Wenezueli, wzięło udział w 26. Marszu Żywych między dawnymi niemieckimi obozami zagłady Auschwitz a Birkenau. Towarzyszyli im byli więźniowie oraz ministrowie edukacji kilkunastu krajów. Idąc ramię w ramię, wspólnie pokonali 3-kilometrową drogę. Sygnałem do wyruszenia w trasę był dźwięk szofaru, baraniego rogu, który według żydowskiej tradycji wzywa do pokuty. Każdy krok w tym miejscu jest przypomnieniem o ofiarach. Marsz jest sprzeciwem wobec przemocy, nietolerancji i dehumanizacji, ale jest też krokiem do lepszej przyszłości. Let the march begin, and it's on.
Maszerujemy dla zachowania pamięci, dla ocalałych, ale też dla uczczenia zamordowanych. Jesteśmy tu i idziemy, bo to nasz obowiązek, aby pamiętać i wiedzieć, co tu się stało. Maszerujemy, aby świat wiedział, że Holokaust nie może się powtórzyć. Po pierwsze, jestem tu, aby upamiętnić zamordowanych, w tym moją rodzinę. Edward Mosberg, były więzień Auschwitz-Birkenau. Po drugie, spotykam się z młodymi osobami, które tu przyjeżdżają i opowiadam im historię, jak ludzie byli tu mordowani. To mój obowiązek i tak długo, jak będę żył, będę opowiadał prawdę o tym miejscu. This is true what happened. Thank you. It's a difficult walk. To trudny marsz, nie ze względu na wysiłek, lecz myśli i emocje, które się tu pojawiają. Wspominasz zmarłych, ale też zastanawiasz się, czy jeżeli coś takiego się przydarzyło raz, czy się nie powtórzy ponownie. Zastanawiasz się, czy robimy wszystko, aby nienawiść opuściła nasz świat. Ludzie nie znają historii. Ostatni nauczni świadkowie Holokaustu odchodzą, a pojawiają się osoby, które negują to, co się tu wydarzyło. Ten marsz pokazuje, że są ludzie, którzy nigdy nie zapomną o prawdzie. To show that we will never forget. Jest to młodzież z całego świata, w zasadzie coraz to nowe roczniki, które tutaj przybywają. Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. To, co mnie osobiście najbardziej cieszy, to, że już od wielu lat mocno się tutaj odczuwać również polską obecność, polską młodzież, która uczestniczy i która idzie razem z wszystkimi innymi w tymże właśnie dniu, dając świadectwo po prostu pamięci. Przede wszystkim marsz ma taki przekaz, żebyśmy pamiętali o tym, co się stało, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło. I dlatego właśnie dobrze, że jest ta pamiątka historyczna, że obóz nie został całkowicie zrównany z ziemią, bo byli tacy, co chcieliby tak najchętniej zrobić, żeby go zrównać i zapomnieć o tym. A właśnie najważniejsze jest to, żeby pamiętać o tym, żeby to się nigdy nie powtórzyło. I dlatego takie pamiątki, mimo że noszą ze sobą naprawdę straszny i duży ładunek emocjonalny, taki bardzo negatywny, muszą zostać, ponieważ dzięki temu można uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Materiał przygotował Paweł Pawlica. Marsz zakończyła ceremonia przy pomniku ofiar Holokaustu. W jej czasie odczytano deklarację podpisaną przez ministrów z kilkunastu krajów. Szefowie resortów edukacji, m.in. z Polski, Niemiec czy Izraela, zobowiązali się do zwalczania wszelkich form zaprzeczenia Holokaustowi, antysemityzmowi, uprzedzeń w stosunku do Romów i wszystkich form rasizmu i nietolerancji. Polskie Radio 24. Wczoraj do rąk kolekcjonerów trafiła pierwsza moneta z nowej serii Wielcy Polscy Ekonomiści. Jest dostępna w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. Na wyemitowanej monecie Narodowy Bank Polski przypomina, że Mikołaj Kopernik był nie tylko astronomem, ale też ekonomistą. Z Barbarą Jaroszek z Narodowego Banku Polskiego rozmawia Arkadiusz Augustyniak. Do rąk kolekcjonerów trafia kolejna moneta w tym roku, srebrna moneta z Mikołajem Kopernikiem. Jak wygląda ta moneta i skąd pomysł, żeby właśnie Mikołaja Kopernika w ten sposób uhonorować? Mikołaj Kopernik po raz kolejny uhonorowany na polskiej monecie kolekcjonerskiej, tym razem jako słynny polski ekonomista. Tym samym otwieramy nową, bardzo ważną dla Narodowego Banku serię monet kolekcjonerskich poświęconą słynnym polskim ekonomistom. Pierwszym z nich jest właśnie Mikołaj Kopernik. Bardzo ciekawa moneta, trafiła do rąk kolekcjonerów w nakładzie do 15 tysięcy sztuk. Faktem potwierdzającym to, że moneta jest ciekawa, jest to, że przed oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego ustawiły się kolejki, a moneta jest na tyle ciekawa, że niestety już nie jest dostępna w sklepie internetowym Narodowego Banku Polskiego, ale nadal na pewno w sklepach numizmatycznych na terenie całego kraju. No powiedzmy słuchaczom, jak ta moneta wygląda? Monetę zaprojektował pan Sebastian Mikołajczak, jest to medalier z Torunia. Inspirował się wizerunkiem Mikołaja Kopernika z pomnika Mikołaja Kopernika znajdującego się w Toruniu. Kolekcjonerzy komentują, że nie jest ten Kopernik, którego znają z poprzednich monet. Ale to chyba dobrze, ponieważ chcielibyśmy pokazać tym razem Kopernika w innym kontekście. Oczywiście pamiętając o wszystkich jego zasługach, głównie jako astronoma, ale no też przede wszystkim podkreślając znaczenie jego myśli ekonomicznej i przypomnieć jego traktat o biciu monet. Może przypomnimy założenia tego traktatu i dlaczego właśnie Kopernika też należy wspominać
internecie jako ekonomista. Rozprawa o biciu monet mówi o tym, że słabszy kruszec i słabsze monety wypierają monety mocniejsze. Oczywiście jest to zasada dzisiaj już niestosowana, ponieważ nie istnieje już parytet złota dla monet, ale sam fakt i sposób, w jakim przedstawione były założenia rozprawy o biciu monet, jest pokazany na awersie monety. Tutaj medalier przypomniał, że monety robione były ze stopu srebra z miedzią lub złota z miedzią i właśnie ta miedź, zwiększanie jej udziału w monecie, wypierało te monety lepsze. Natomiast na stronie rewersowej monety mamy wizerunek Mikołaja Kopernika, taki nowoczesny, trochę inny od tych, które Państwo znacie, bo trudno jest przypominać cały czas ten sam wizerunek. Mikołaj Kopernik trzyma w rękach monetę i jego wizerunek znajduje się na tle rękopisu przypominającego rozprawę o biciu monety. Bardzo ciekawa kompozycja. Dwa okręgi, jeden, bo moneta jest okrągła, a w drugim umieszczony jest Mikołaj Kopernik. Na stronie odwrotnej, taki w symetryczny sposób umieszczony jest również cytat z rozprawy o biciu monety, który jest tłem do wizerunku kotła polskiego i te trzy symbole srebra, złota i miedzi. Jestem przekonana, że ta moneta jest na tyle dobrze zaprojektowana, że może w przyszłości również być dostrzeżona w międzynarodowych konkursach numizmatycznych. To dość oczywisty pomysł, żeby w Narodowym Banku Polskim przypominać wielkich ekonomistów. Jakie są plany? Kogo jeszcze będą Państwo przypominali w ramach tej serii? Pracujemy w tej chwili nad zamknięciem założeń do tej serii, w związku z tym na pewno podamy ją do publicznej wiadomości do końca lipca tego roku, bo wówczas jesteśmy teraz zobowiązani do podania planu emisji wartości kolekcjonerskich na następny rok. On zresztą będzie bardzo ważny dla Narodowego Banku Polskiego, jak i w ogóle dla całej Polski, ponieważ będziemy świętowali stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomnę, że Narodowy Bank Polski ogłosił konkurs na zaprojektowanie koncepcji monety, i także każdy z Państwa może swoje propozycje do Narodowego Banku Polskiego przekazać. A czy można już zdradzić jakieś nazwisko, które będzie na kolejnej monecie właśnie z tej serii? Podamy całość założeń tych serii i zrobimy to wkrótce. Mamy czas do lipca tego roku, także pozwólcie Państwo jeszcze chwilowo pracować. Narodowy Bank Polski emituje monety w ramach kilku serii. Czego w tym roku możemy się spodziewać? W planie emisyjnym wartości kolekcjonerskich dostępnych na stronie NBP.pl znajduje się w tym roku 25 tematów. Przed nami kilka bardzo ważnych. Po emisji Mikołaja Kopernika już 22 maja zaczęliśmy emisję monety 5-złotowej, okolicznościowej serii Odkryj Polskę. Tym razem będzie to kaplica Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie. Bardzo ciekawa moneta, pięknie zaprojektowana. A za chwilę, 29 maja, mamy emisję monety z nowej serii Polskie Termopile, przypominająca bitwę pod Zadwórzem. Bardzo emocjonalna moneta, 20-złotowa, czyli większy krążek. Można więcej szczegółów na niej przedstawić i na pewno spotka się z dużym zainteresowaniem kolekcjonerów. No i temat historyczny w czerwcu. Będzie to 200-lecie istnienia Zakładu Narodowego Osobniskich. I muszę koniecznie jeszcze powiedzieć o monecie 35-lecie Solidarności Walczącej, ponieważ tam oprócz samego światowego tematu będziemy mieli zastosowaną nową technologię. Będzie to tak zwana moneta dwupoziomowa, więc na pewno też będzie atrakcyjna dla kolekcjonerów. Kiedy ta moneta będzie już mogła trafić do naszych rąk? Emisja monety 35-lecie Solidarności Walczącej przewidziana jest na 13 czerwca tego roku. 24 tytuły. Przegląd prasy w Polskim Radiu 24. A dzisiaj, proszę Państwa, w Polskim Radiu przegląd prasy. W mediach bardzo dużo informacji na temat wyborów we Francji, pierwszej tury wyborów prezydenckich oraz targów w Hanowerze, ale nie tylko. W Gazecie Polskiej codziennie czytamy o przywracaniu pamięci o niemieckim obozie. To, co wcześniej Państwo usłyszeli w materiale na temat obozu Auschwitz-Birkenau, że są były próby zafałszowania, wręcz wymazania tego miejsca z historii, z pamięci. Podobna rzecz się dzieje w Niemczech. Mianowicie w niemieckim obozie w Ravensbrück pod Berlinem w niedzielę odbyły się uroczystości związane z 77. rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego.